Ważą się losy spektakularnego zamku w Stobnicy. Lada dzień ministerstwo może nakazać jego rozbiórkę. A wówczas, jak wynika z wyliczeń Money.pl, inwestor straci nawet 200 milionów złotych. Zwrotu pieniędzy może domagać się od państwa. Kontrole pozwoleń na budowę kontrowersyjnej inwestycji na obrzeżach Puszczy Noteckiej już się skończyły. W tym tygodniu Ministerstwo Środowiska powinno podjąć decyzję. Jeśli będzie negatywna, inwestorzy mogą się liczyć ze stratą, a ministerstwo z pozwami sądowymi. Ewentualny nakaz rozbiórki budynku będzie wiązał się z koniecznością przywrócenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. To, jeśli w ogóle możliwe, może być bardzo kosztowne, bo przed rozpoczęciem prac na wyspie trzeba było częściowo osuszyć pobliski staw. Zamek ma mieć docelowo 14 kondygnacji, prawie 50 mieszkań i kilkudziesięciometrową wieżę, a zrealizowano już 90% inwestycji. Rozbiórka i osuszanie stawu dla inwestora spółki DJT z Poznania skończyłaby się prawdopodobnie bankructwem. Na budowę zorganizowała naprawdę duże pieniądze. Łącznie w piach akwenu w Stobnicy koło Poznania poszłoby około 200 milionów złotych. Pozwolenie było, budowę prawie skończono, a dopiero teraz po szumie medialnym ministerstwo nakazało rozbiórkę. To pozwala domniemywać, że spółka będzie chciała odzyskać pieniądze i kto wie, czy nie dostałaby ostatecznie od państwa odszkodowania. Podstawy do wydania decyzji rozbiórkowej muszą być więc naprawdę solidne. I co myślicie o sprawie? Jak się czujecie z tym, że prawdopodobnie za zamek, którego nie będzie, zapłacimy my wszyscy? Dajcie znać w komentarzach, sprawdźcie także film, który właśnie się wyświetlił, po więcej polskich absurdów i subskrybuj ten kanał, bo jeszcze dziś kilka ciekawych newsów. Ja już się żegnam. Cześć!